Jednak ten jeden wyjazd okazał się tak przerażający. Ja naprawdę muszę wyjechać. Wyjechać jak najdalej stąd. Dom moich dziadków nigdy nie wydawał mi się straszny czy nawiedzony. Lubiłam do nich jeździć w każde wakacje. Czas spędzony z babcią na pieczeniu ciasta, a z dziadkiem na zwykłych zabawach w ogrodzie był bezcenny. Nie byłam jedynaczką, miałam starszą siostrę, która jednak nie podzielała mojego zdania. Nie chciała odwiedzać dziadków nawet z rodzicami. Broniła się przed tym i zawsze wymyślała jakieś wymówki. A to dzień przed zaplanowaną podróżą chorowała, a to z kolei dostawała zaproszenie na działkę koleżanki. Rodzice nie mogli jej zmusić do wyjazdu do dziadków. Była już pełnoletnia i mogła decydować za siebie, jednak nigdy wprost nie powiedziała nam ani tego, że nie chce tam być, ani dlaczego ma takie odczucia. W pierwszym tygodniu wakacji mama zawsze brała parę dni wolnego, by spakować moje rzeczy i zawieźć mnie do swoich rodziców. Podróż samochodem nie była długa. Zazwyczaj w ciągu 3 godzin byłyśmy na miejscu. Wtedy zostawałyśmy tam razem 2 dni, po czym mama musiała wracać do domu. Ja zostawałam u dziadków, ale cieszyłam się na ten czas. Babcia śpiewała mi kołysanki do snu, mimo że potrafiłam już zasypiać samodzielnie, a dziadek szykował mnóstwo zabaw, w tym wielkie warcaby na trawie, w które graliśmy godzinami, aż moje ręce stawały się tak ciężkie, że nie mogłam unieść pionków. Jednak ten jeden wyjazd okazał się tak przerażający, że potem już nigdy więcej nie chciałam zostać u dziadków sama. Miałam 10 lat i należałam do odważnych dzieci. Spałam przy zgaszonym świetle, sama chodziłam w nocy do toalety, a nawet czasami oglądałam filmy o duchach. Strach nigdy mnie nie paraliżował. Nie płakałam, gdy usłyszałam dziwny szelest w pokoju. W pewnym sensie wszystko, co nieznane, budziło we mnie ciekawość, a nie lęk. Byłam u dziadków już ponad tydzień, kiedy babcia zachorowała. Była bardzo słaba i ledwo siedziała, kiedy dziadek trzymał przy niej miskę z zupą, a łyżką starał się trafić do jej ust. Byłam jeszcze za mała, żeby rozumieć, co to nowotwór i że czasami ludzie starają się swoją chorobę ukryć przed najbliższymi. Dziadek powiedział mi, że babcia się przeziębiła i za parę dni poczuje się lepiej. Jednak tak się nie stało. Z każdym dniem była coraz bardziej osowiała. Spała praktycznie cały czas, mało jadła, przez co chudła, a pod jej oczami pojawiły się sine worki. Do dziś pamiętam, jak spocone, siwe włosy przyklejały się do jej bladego czoła. Codziennie wieczorem dziadek kazał mi siedzieć przy babci przez godzinę, trzymać ją za rękę i opowiadać o tym, co robiłam przez cały dzień. W ten sposób zyskiwał czas, by posprzątać, ugotować obiad na następny dzień albo skoczyć do sklepu. A ja siedziałam, codziennie przez godzinę, z ledwo żyjącą kobietą, wierząc w to, że mnie słyszy. I cieszę się, że zdaję jej szczegółową relację z całego dnia. Pewnej nocy położyłam się spać, zanim dziadek wrócił do domu. Godzina z babcią się skończyła, więc poprawiłam jej kołdrę, przebrałam się w piżamę i wskoczyłam do swojego łóżka. W ciszy leżałam i czekałam na znajomy dźwięk zamknięcia drzwi, co oznaczałoby, że dziadek już wrócił i mogę spokojnie zasnąć. Jednak coś najwyraźniej musiało mu wypaść, bo pojawił się dopiero po 2 godzinach. Ja lekko przysypiałam, ale dokładnie usłyszałam, kiedy drzwi się zamknęły. Byłam bardzo zmęczona, jednak postanowiłam powiedzieć dziadkowi jeszcze dobranoc. Wstałam i poszłam na dół, lecz wszystkie światła były zgaszone. Nadal byłyśmy z babcią same, ale kiedy weszłam do jej pokoju, okazało się, że i ona zniknęła. Ten fakt przeraził mnie jak jeszcze nic w życiu. Pobiegłam do łóżka i schowałam się pod kołdrę. Nie wyszłam stamtąd aż do rana, kiedy dziadek zawołał mnie na śniadanie. Początkowo chciałam się zapytać dziadka, co się stało w nocy, ale zorientowałam się, że babcia jest u siebie i właściwie nic się nie zmieniło, więc przemilczałam temat i poszłam bawić się do ogrodu.
Niestety, od kiedy babcia źle się poczuła, musiałam bawić się sama. Dziadek nie miał już dla mnie czasu. Nikt nie piekł pachnących ciast. Obiady były bardzo skromne i często niesmaczne. Jako dziecko nie do końca rozumiałam całą tę sytuację i wyjazd zaczął mi się strasznie dłużyć. Co tu owijać w bawełnę? Po prostu chciałam wrócić już do domu. Wieczorem wydawało mi się, że może poprzednie zdarzenia były jakimś koszmarem. Kiedy kładłam się do łóżka, czułam ogromne zmęczenie, ale sen nie nadchodził. Przewracałam się z jednego boku na drugi, planowałam w głowie kolejny dzień. Tego wieczora nie musiałam już siedzieć z babcią. Dziadek stwierdził, że staruszka czuje się już na tyle dobrze, iż może już sama wieczorem poczytać gazetę. A ja powinnam o tej porze już spać i nie wychodzić z pokoju. Naprawdę się starałam, z całych sił. Ale gdy tylko zamykałam oczy, wracało do mnie to przerażające uczucie, że jestem w domu sama, a moi dziadkowie zniknęli. Na niebie pojawił się jasny księżyc. Wstałam więc pod kołdry i podeszłam do okna, by przysłonić trochę zasłony. Wtedy ponownie usłyszałam trzaśnięcie drzwi. Dziadek wrócił, pomyślałam i nie zastanawiając się, zupełnie zapominając o wcześniejszym nakazie dziadka, zbiegłam po schodach, by dać mu buziaka na dobranoc. Zobaczyłam ją, jak stała w kuchni. Opierała się o blat i trzymała w ręku szklankę. Gdy na mnie spojrzała, upuściła ją, a szkło pękło na małe kawałeczki, ulegając oporowi drewnianej podłogi. To była moja babcia, ale coś było w niej innego. Niby wyglądała jak ona, ale cała energia wokoło była obca, nieznana i zimna. Kobieta wyglądająca jak moja babcia zaczęła nagle krzyczeć, wzywając pomocy i pytając rozpaczliwym tonem, kim jest ta dziewucha. Tą dziewuchą byłam ja, a jedna z najbliższych mi osób w ogóle mnie nie poznawała. Uciekłam do pokoju i długo płakałam. Nie mogłam pojąć, co się dzieje i dlaczego po całym tym zajściu nikt nawet do mnie nie zajrzał, nie zapytał, czy dobrze się czuję. Następnego dnia do dziadków zadzwoniła moja mama. Gdy tylko wzięłam słuchawkę, wykrzyczałam ze łzami w oczach: ja naprawdę muszę wyjechać, wyjechać jak najdalej stąd. Na całe szczęście mama o nic nie pytała. Obiecała, że jeszcze tego wieczora po mnie przyjedzie. W następne wakacje pojechałyśmy tam jak co roku, ale zostałyśmy tylko na 2 dni. Nie chciałam tam być, choć po tych 12 miesiącach moja babcia zachowywała się zupełnie normalnie. Upiekła nawet moje ulubione ciasto z mandarynkami. Nie widziałam w niej tej obcej kobiety, którą ujrzałam rok wcześniej w kuchni. Mimo to wolałam nie ryzykować. Kiedy babcia zmarła, byłam już dorosłą kobietą i jakoś ta sprawa nie dawała mi spokoju. Z racji mojego zamiłowania do powieści grozy zaczęłam szukać najpierw wszystkiego o historii domu moich dziadków. Według starych zapisków w tym miejscu znajdował się kiedyś inny budynek. Bardzo duży szpital dla obłąkanych. Ponoć to, co działo się w tym zakładzie, zostało z najwyższą starannością wymazane z kart historii. Ale to mi nie wystarczyło. Skontaktowałam się nawet z pewną panią, która zajmowała się wyjaśnianiem takich nadprzyrodzonych spraw. Karelia Bobrowa nie wzbudziła mojego zaufania, ale potwierdziła moje przypuszczenia. Dusze osób, które przed śmiercią bardzo cierpiały, mają taką moc, by wchodzić w ciała żywych. I o ile nie są nadal świadome swojego końca, uważają ciągle, że żyją. Dlatego moja babcia wydawała się inna, zachowywała się jak ktoś zupełnie obcy i nie poznawała mnie. Wyjaśnienia Karelii miały sens. Uwierzyłam w nie. Nie miałam pojęcia, czy przez własną naiwność, a może po prostu nie miałam już siły dalej tego wszystkiego rozdrapywać. Kobieta skasowała za taką konsultację $400 i nigdy więcej się nie spotkałyśmy. Po czasie trochę żałuję, że od razu nie porozmawiałam z mamą. Wtedy poznałabym prawdę, a nie zasłaniała sobie oczy tymi dziwnymi przypuszczeniami. Moja babcia chorowała na zaburzenia osobowości.
Zazwyczaj trzymała się nieźle. Takie incydenty zdarzały się jej raz na 2 lata, może nawet rzadziej. Ale kiedy dowiedziała się, że ma nowotwór piersi, tak mocno się wystraszyła, że stawała się swoją odmienną osobowością co parę dni. Z tego, co opowiedziała mi mama, babcia miała w sobie aż 3 osoby. Pierwszą była moja babcia, ta kochająca i serdeczna z ciastem. Drugą, kobieta sukcesu, zapracowana, planująca kolejne biznesy po nocach. Trzecią była mała dziewczynka. Ta wychodziła z babci najrzadziej, więc może pod koniec życia już w ogóle jej nie było. Kiedy babcia zachorowała, pojawiła się jednak jeszcze jedna, sroga i zimna, która chciała wszystko i wszystkich kontrolować. Ponoć odmawiała stanowczo, by ktokolwiek, tym bardziej dziecko, plątało się po jej domu. Nieraz była bardzo niemiła dla swojego męża czy córki. Teraz myślę, że to właśnie ją poznałam w kuchni. Naprawdę żałuję, że nie porozmawiałam z mamą wcześniej. Może wtedy inaczej spojrzałabym na tę moją babcię i być może dane byłoby mi z nią spędzić więcej czasu. Jednak ciągle zastanawiam się też, do czego byłaby zdolna ta sroga osobowość. A co, gdybym wtedy została dłużej?